Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Ostatnim dniem stycznia. W niektórych miejscach naszego kraju pojawiają się już kwiaty ranników zimowych. Dni stają się coraz dłuższe i chyba każdy miłośnik ogrodnictwa marzy już, żeby rozpocząć ogrodnicze prace. Gdzieniegdzie na parapetach kiełkują już pierwsze rozsady, na przykład pelargonii czy papryki szklarniowej. Ale generalnie nie było jeszcze wiele do zrobienia. Co innego w lutym? To miesiąc, kiedy już należy pomyśleć o rozsadach. Z roślin warzywnych warto w tym miesiącu wysiać na przykład seler i por oraz sałatę liściową i pomidory, paprykę czy bakłażany, odmiany karłowe lub te, które będą uprawiane w szklarni. Z kwiatów możemy kontynuować wysiewanie pelargonii, a także w tym miesiącu możemy sięgnąć po nasiona petunii, lobelii, szałwii błyszczącej, begonii, werbeny, aksamitek, naparstnicy purpurowej, kobei pnącej czy goździka ogrodowego. Odcinek o wysiewie petunii pojawi się na naszym kanale w sobotę. Pamiętajmy jednak, że chociaż dzień jest coraz dłuższy, to jednak nie jest aż tak długi jak w marcu. Jeżeli nie mamy możliwości doświetlania rozsad, czasami lepiej wstrzymać się z ich przygotowaniem do przełomu lutego i marca. Wtedy będzie ona zdrowsza. Więcej na ten temat opowiemy w naszym wtorkowym, czyli jutrzejszym filmie. Serdecznie zapraszamy. Za to w środę pojawi się materiał o różnych rodzajach nasion, bo w sklepach możemy nabyć nasiona tradycyjne, na taśmiach i otoczkowane. Warto dowiedzieć się, czym się różnią i jak każdy z nich wysiewać. Z dniem 2 lutego kończymy tradycyjny czas poświąteczny. Po Bożym Narodzeniu pozostało już tylko wspomnienie, a niekiedy także rośliny. To często czas, żeby zastanowić się, co zrobić z cyprysikami, cyprysami, jałowcami lub żywotnikami, które służyły nam jako dekoracyjne mini choinki. Możemy je przesadzić do większej donicy i wystawić na balkon lub do ogrodu. W ten sposób pozostaną z nami na dłużej, nawet na kilka lat, a może i więcej. Film na ten temat pojawi się na naszym kanale w niedzielę. Przy okazji przypominamy, aby zimą, którą nadal jeszcze mamy w kalendarzach, pamiętać o roślinach zimozielonych i ich podlewaniu w czasie odwilży. W tym roku aura jest dość deszczowa, więc raczej nie musimy się o to martwić za bardzo. Chyba że mamy takie rośliny w donicach ustawionych pod zadaszeniami, gdzie nie dochodzą opady deszczu czy śniegu. Czasami zdarza nam się o nich zapominać, a tymczasem iglaki, zimozielone trzmieliny czy bukszpany muszą być podlewane o każdej porze roku. W wielu domach po świętach pozostały nam jeszcze gwiazdy betlejemskie. Zazwyczaj nie prezentują się one w tej chwili tak pięknie jak w grudniu, ale pamiętajmy, że są to rośliny wieloletnie. Jeżeli mamy miejsce, czas i ochotę, je także możemy pozostawić w domu na dłużej. Po okresie kwitnienia wchodzą one teraz w stan spoczynku. Na ich temat będzie nasz czwartkowy film z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszamy do oglądania. Po bardzo wietrznym weekendzie może czekać nas trochę pracy w ogrodzie. Sprawdźmy, czy wichury nie połamały gałęzi. Jeżeli tak, warto je przyciąć i zabezpieczyć rany. Sprawdźmy też, czy nie trzeba uprzątnąć rozwianych liści, które na przykład służyły nam jako ściółka na rabatach lub stroiszowych zabezpieczeń. Mogło nam zwiać także agrowłókninę. Musimy naprawić te szkody. O tej porze warto też zrobić przegląd zimowych cebul, bulw i karp, między innymi mieczyków, dali czy pacioryczników. Jeżeli zauważymy na nich ślady pleśni lub chorób grzybowych, należy usunąć zaatakowane części roślin, żeby choroby te nie rozprzestrzeniały się na inne okazy. Jest jeszcze czas, żeby zastanowić się nad nabyciem nowych tego typu roślin lub rozdaniem części swoich upraw, których może mamy już za dużo. Możemy teraz na przykład podzielić karpy dali i rozmnożonymi roślinami, podzielić się z sąsiadami, rodziną lub znajomymi. Życzymy miłego, udanego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.